Z Siedlec do Palermo na Sycylii wyruszy para młodych ludzi i nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że wyjadą autem produkcji komunistycznej. Polonez Trak-Szerszeń przez cały czas podróży nie może zawieść, stąd w obecnym czasie gruntowne przygotowania do wyjazdu. Jeśli wszystko się uda, będzie to jedyna drużyna reprezentująca nasze miasto w rajdzie z Łombol. Pani Karolino, pani i pani partner Patryk będziecie brali udział w takim rajdzie charytatywnym. Wkrótce ruszacie z Katowic. Proszę powiedzieć, o co chodzi? Chodzi o to, żeby uzbierać pieniądze dla dzieci z domów dziecka. Tylko i wyłącznie. My jedziemy za swoje pieniądze, wybieramy się po prostu na wakacje, ale żeby wyruszyć w tym rajdzie, musimy uzbierać 1500 zł dla dzieci z najbiedniejszych domów dziecka na Śląsku. A proszę powiedzieć, bo nie macie jeszcze uzbieranej całej kwoty. Jeżeli się znajdzie jakiś darczyńca, to jest mile widziany, tak? Tak, tak, darczyńcy są jak najbardziej tutaj mile widziani. Na chwilę obecną mamy troszeczkę ponad 1000 zł. W zamian za to, że darczyńca przekaże jakieś pieniądze na fundację, bo one w żadnym wypadku nie są nawet, my ich nie widzimy, tych pieniędzy, my oferujemy na naszym Polonezie miejsce reklamowe. Czyli ktoś, kto chce wspomóc nas jakkolwiek pieniężnie, może sobie nakleić swoją naklejkę swojej firmy na drzwiach, na gdziekolwiek, gdziekolwiek czyli mu się podoba. W wymarzonym układzie cały Polonez będzie obklejany. Taką mam nadzieję. A coś o tym rajdzie? Rajd jest organizowany przez ludzi z pasją do samochodów produkcji i konstrukcji komunistycznej. Jest to polska myśl, musi to być polska myśl techniczna, musi to być samochód właśnie albo myśli, albo produkcji jeszcze komunistycznej. W naszym wypadku jest to Polonez. Nasz Polonez jest z 2000 roku, jest to Polonez Track Roy, więc wersja mniej popularna. Jest to pięcioosobowy Polonez z paką, Polonez dostawczy. Przyjechał tutaj z Kielc, ściągnęliśmy go z Kielc. Przyjechał na kołach, więc jest w pełni sprawny. Jest silnikiem diesla, więc liczymy na to, że będzie on trwały. Do zrobienia musimy zamontować silnik, bo to jeszcze wisi sobie i czeka. Musimy przygotować całą pakę, przygotować wnętrze siedzenia, żeby jednak przez te 3000 km w jedną stronę siedzieć wygodnie, nie męczyć się w tym samochodzie. I poza tym praktycznie już jest gotowy. Pani Karolina, skąd ten pomysł udziału właśnie w takim rajdzie? Bo to taka niecodzienna sprawa. Pomysł był ogólnie chłopaka. On jest takim zapalonym, jeżeli chodzi o stare samochody. Bardzo je lubi w nich grzebać, najchętniej kupiłby wszystkie. A przy okazji, jeżeli możemy pomóc, to jak najbardziej. Pomysł był taki, żeby jakkolwiek zorganizować sobie wakacje. Wymyśliliśmy, że możemy jechać, odpoczywać jakkolwiek i przy okazji pomagać. Stąd cała ta akcja. Na pewno analizowaliście tą podróż do Palermo, kolejne odcinki tej trasy. Czy teraz można wstępnie powiedzieć, który odcinek tej trasy będzie najtrudniejszy, który będzie najłatwiejszy? Boję się, że najtrudniejsze będzie na Sycylii, ale to się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że wszędzie będzie łatwo.